Ślaki, witajcie, kochani. Słuchajcie, to się nie zmienia, bo kochani jesteśmy. Ja was witam serdecznie, moi widzowie, z naszego kampu, z dnia tak naprawdę, słuchajcie, przedostatniego, ale ostatniego. Tak naprawdę, słuchajcie, dzisiaj będzie u nas bardzo aktywnie. Nie będę teraz opowiadał tylko w trakcie meczu. Teraz chciałbym tylko podsumować jedną ważną rzecz. Słuchajcie, kochani, zostały do wygrania ostatnie nagrody, z których będzie korzystał kto w miejscu o trzecie? Łuki z trenerem Maćkiem, tak? Czyli tam już jest sprawa jasna, bo Łuki ma wygrane z innej konkurencji. Tak. Czyli Maciek musi wygrać. Natomiast czy trener Maciek będzie z nami na pizzy, to wszystko zależy od meczu. Przed wami trzy piękne spotkania FIFA. Prosimy o gorący kulturalny doping. Każdy mecz trwa 8 minut, czyli około 20 minut, słuchajcie. Będziemy mieć zawody o miejsce trzecie Łukasz z trenerem Maćkiem. O miejsce pierwsze mecz dokonał się wczoraj. Kutek zaprasza. Guciu. Gucia. Zapraszam. Słuchajcie, nietypowa sytuacja. Chodź do mnie, miły. Słuchajcie, wczoraj chłopaki, miły dzisiaj będzie opuszczał nasz obóz. Bardzo mu dziękujemy za to, że był z nami. Słuchajcie, rozpoczyna swój obóz klubowy. Także z ciężkim sercem wyjeżdża od nas. A my płaczemy. Natomiast wiemy już na pewno. I słuchajcie, bo to ważna wiadomość. Pierwszy poniedziałek wakacji 22 spotykamy się na kolejnym Legii. Także łatwy termin do zapamiętania. Nie wiem, jaka to będzie data, ale będę szczęśliwy, jak wielu z was zobaczy z nami za rok i najprawdopodobniej będziemy na złożu. Szczegóły podamy pewnie wkrótce po konsultacjach, ale tam myślę, że się spotykamy. Dziękuję, że z nami byłeś, że z nami po raz drugi. Wczoraj z Gutkiem zagrali finał. Słuchajcie, z racji tego, że dziś już miało go nie być, ten finał się odbył, czyli o meczce pierwszej w grupie starszej powtórzyliśmy sprzed roku. Rok temu chłopcy też spotkali się w finale. Natomiast słuchajcie, nie ułożył się mecz szczęśliwie dla Miłosza, czyli jakby powtórka sprzed roku. Gutek został mistrzem FIFA w kategorii starszych 21, wywalczając przepustkę z nami na wyprawę na FIFA. Brawo dla Gutka. Na pizzę! Ole, brawa! Nie karaj nas! Słuchajcie, we are the champions, należy się też Miłoszowi. Zagrał 7 dobrych meczów, z czego 5 wygrał, 1 zremisował. Ten najważniejszy wygrał się nie udało. Także ogromne brawa, miejsce drugie. Brawa! Już teraz mam nadzieję, chłopaki. A o miejsce trzecie zobaczycie mecz pomiędzy Łukaszem a natomiast słuchajcie, jeszcze raz dziękuję za wszystko. Kuku na dusiu! A kuku! Wieczorem, że za rok Budka złoju. Trzymamy za słowo. Słuchajcie. Będzie ćwiczył cały rok. Masz 360 dni na to, nawet nie 360, trochę mniej, bo myślę, że końcem czerwca spotykamy się na obozie. Słuchajcie, trzecie miejsce. Przypadnie w parze Alan Kacper. Czy macie wywalczone wyjście na pizzę? To mecz jest jeszcze bardziej emocjonujący. Zwycięzca tego meczu. Alan miał nie konkurencji 200. Ale to nieważne 200, tam były eliminacje. On w eliminacjach miał 200. W konkursie finałowym się nie udało. Alan z Rychem walczą o wyprawę na pizzę. Zwycięzcę zabieramy dzisiaj po zachodzie słońca. Także liczymy na gorący kulturalny doping. Natomiast w wielkim finale rocznika młodszego spotyka się do góry Kudziu, drugi przedstawiciel Szabełków i Bartek Roman. Także kolejny emocjonujący pojedynek. A teraz nie przedłużając, zaczynamy zawody. Panie, panowie, Alan Rychów, brawa! Słuchajcie, ja obiecałem, że ten mecz będę cały dla was nagrywał i transmitował. Stanę tutaj, żebyście mogli widzieć monitor. Dajmy troszkę głośniej. Halo, halo, Darku, jak mnie słyszysz? Dajcie pauzę, chłopcy, jeszcze. Oddamy głos do studia. Halo, halo, Darku, jak mnie słyszysz? Wydarzenie zacne, musimy to pod komentarz. Kto jest Barcelona? Przepraszam, Bayern. Rychu jest Bayern Monachium, Alan jest PSG. Mocny pojedynek. Nie,
Słuchajcie, nagrywamy z telefonu, z kamery zrzuca się w tej chwili materiał. Wiem, że nie jest to jakiś najlepszy stream czy najlepszy przekaz, ale mimo wszystko obiecaliśmy te kluczowe spotkania dla Was nagrać. Także przez 20 parę minut będę tutaj w tej pozycji z telefonem. W ramach przerwy pokażemy, słuchajcie, jak kibice reagują. Sympatie są podzielone, może sprawdźmy to. Słuchajcie, kto kibicuje Rychowi? Okej, okay. Kto kibicuje Alanowi? Okej, okay, to teraz muszę Was usłyszeć. Żywo się zrobiło na trybunach, fankluby wystartowały. No, pojedynek, zacny cel, zwycięzca jedzie z nami na pizzę. Słuchajcie, szanuję troszeczkę głos, kochani, macie tu Darka, stoję z telefonem, przepraszam, ale jest taki kąt, pada światło, odbija się światło od monitora. Szukam optymalnego miejsca, ale takiego, żeby nie przeszkadzać przede wszystkim uczestnikom. Myślę, kochani, że no tak to... Może się tu odsunę troszkę, będziecie mieć pełny. A może, słuchajcie, bym spróbował przejść na drugą stronę. Może z tej strony będzie lepiej światło padać. Uwaga, jak wygląda z tej strony. Myślę, że bardzo podobnie. Też mamy, kochani, odbite światła. Jesteśmy w świetlicy obiektu Adria, bo tutaj trwają nasze zawody w trakcie obozu naszego szabełkowego FCS Regio Campu, czwartej edycji. Piąta edycja również nad morzem. Piąta edycja w pierwszy poniedziałek wakacji. A my czekamy cały czas. Zobaczcie, kochani, skupienie troszkę na naszych bohaterów. Zobaczcie, jak oni pięknie tutaj przeżywają te zawody. Pełna koncentracja, pełne skupienie. Bayern stracił piłkę. Bardzo wyrównany mecz. Oba zespoły doskonale zabezpieczają tyły. Żaden z rywali nie potrafi wypracować sobie przewagi. Ciekawe, czy doczekamy się bramki. No, PSG atakuje. Uwaga. Nie. I przyjmuje piłkę bez fału. Fajna ta prostopadła piłeczka, ale przeczytał obrońca, natomiast jest jeszcze raz. Niesamowite emocje, 41 minuta. Przypominam, że jeżeli nie rozstrzygniemy tego w regulaminowym czasie gry, będą rzuty karne, będzie dogrywka. Najpierw dogrywka, potem rzuty karne. Data w ataku. Będzie strzelał. Koniec pierwszej części spotkania. Do przerwy 0-0, słuchajcie. Robert Lewandowski zawiedziony. No, wszyscy patrzą. To mecz o trzecie miejsce grupy młodszej. Drugą połowę tego spotkania. No i udało się odzyskać piłkę. Neymar. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, bardzo dynamiczny mecz, słuchajcie. Jedni i drudzy grają bardzo do przodu. Tak naprawdę, słuchajcie, cały czas piłka w przód. Och, ma szansę ogromną Bayern. Tak jest. 1-0, kochani. Rychu otworzył strzelanie. Brawo, Rysiu. Alan do roboty, Alan do roboty. Mamy 1-0, kochani, dla Rycha. Tak się rozpoczyna ten mecz o trzecie miejsce, czyli mały finał.
Dobrze, dobrze, kibicować, kibicować! Wspierajcie! Jest szansa na wyrównanie, dobrze wygląda ta akcja, pełna szybkość. Ulala! Neuer sobie radzi z takimi strzałami. Słuchajcie, przypominam, że zapis robimy telefonem, z kamery zrzuca się w tym momencie materiał, także mecz finałowy o pierwsze miejsce, myślę, że nagramy kamerą. Będę troszkę bardziej mobilny, ustawię się w innym miejscu. Czekajcie, jak będę stanął tutaj za chłopakami. Czekajcie. Nie będzie lepiej, jak stąd będę nagrywał. Chyba troszkę lepiej, zobaczcie. Myślę, że chyba stąd jest lepszy widok. Może utrzymam w ten sposób telefon, także uwaga. Dobra interwencja, blokuje centrum. To w sumie za dobre. Siedemdziesiąta minuta. Spalonego to 2 do 0, kochani. No, Alan do roboty, jedziemy. Brawo Rysiu, Alan, gonimy. Kochani, sympatyzujemy z jednym i z drugim, serce podzielone na pół. Zawsze w tego typu rzeczach mówimy, niech wygra lepszy, albo kto ma więcej szczęścia dzisiejszego dnia. Natomiast na ten moment szczęście przy Ryśku. 2 do 0, Kacper, bo nasz Rysiu to Kacper, Kacper Rychlewicz, on tutaj walczy teraz o pizzę. A po tym meczu zapraszam Was na mecz, w którym trener Maciek z Łukaszem Kalamarzem stoczy mecz o trzecie miejsce. Trzy spotkania zostały i wszystko będzie jasne. Dobra akcja była, świetnie Alan to porobił, ale troszkę, kochani, na koniec zabrakło. Neuer to kieruje! Bardzo dobre ustawienie i wyczucie przyjmującego dla Was i uwaga, mam nagrodę. Na razie Ci dziękujemy, Włodku, przepraszam, Darku. Na razie Darku przyciszymy, bo Darek mi zakłóca. Słuchajcie, kochani, trener Ola przygotowała jak co roku niesamowitą niespodziankę dla FIFA, dla ludzi młodszych. Panie i Panowie, taka gra planszowa, piłka nożna, była do wygrania w tym roku za FIFA. W związku z tym, że pula nagród uległa zmianie i pierwsza trójka idzie z nami na pizzę, w związku z tym nagroda przypada dla, uwaga, kto zajął trzecie miejsce? Rychu. Rychu, możesz wybrać, czy idziesz z nami na pizzę, czy zabierasz grę planszową. Ważny moment, pizzę sobie kupisz w domu, nie?
Piątka, gratulujemy Ci trzeciego miejsca. Brawa dla Rycha. Jest to sześciak z naszą kochaną grą. A Ciebie zapraszam na pizzę. Tak to się skończyło, kochani. Dzięki trener Oli. Żubia, przybijaj szybciutko. Gdzieś tu trener Oli. Poszła, poszła Ola. To jest moja nagroda. Będzie pierwsze drugie miejsce jest dla niej również z automatu na pizzy. Natomiast zapraszam na gorące krzesła trenera Maćka i Łukasza. Witam serdecznie zawodników z grupy starszej. Przed nimi kolejny wspaniały mecz. Myślę, że teraz będziecie troszkę mieli taktyczny szachów, troszkę bardziej dojrzałe piłki. Chłopaki będą się może badać. Jesteśmy ciekawi tego widowiska ogromnie. Mieliście okazję grać panowie kiedyś razem? W grupie. A w grupie byliście razem. Jak to się skończyło? Słuchajcie, faworytem tego spotkania trener Maciek. Spotkali się w grupie, teraz doszli do miejsca trzeciego. Łukasz jest w tym momencie, słuchajcie, na pizzy z racji tego, że w dalszym poradzie sobie. Ja też nie widzę najlepiej. Oni zaczynają mecz, a ja kończę komentarz, bo mi odpala głos. Halo, oddaję głos do studia. Halo, Darku, jak się słyszysz? Jeszcze dwa dni obozu, koniec. Nic nie powiem. Dzisiaj jest piątek. Sobota. Dzięki mamcia za zapis i właściwie zatrzymanie telefonu. A tu zobaczcie ostatnie zabiegi kosmetyczne. Przed nami, słuchajcie, jeszcze jakieś magiczne historie. Wpuszczają jakichś, słuchajcie, kocurów z ławki. Oni wiedzą coś, czego my nie wiemy. Znają kondycję swoich zawodników. Wiedzą, kto na dzień dzisiejszy jest lepiej dysponowany. Widzę, że Łuki ustawia dobry autobus tutaj. Widzę, że mocno ofensywnie będzie tutaj trener Maciek pracował. Zbędami zmieniamy zaraz. A, rozumiem. Czyli słuchajcie, mecz z kategorii towarzyskich. Czyli jak my, zobaczcie jak to... Fabiański na atak, czy to już nie Ale co ja tutaj widzę? Glika Krychowiaka, Klicha Zielińskiego. Widzę... Słuchajcie, czy wy widzicie, co się tutaj dzieje na naszym monitorze? Darek zwariuje, jak będzie komentował ten mecz. Chciałem ich podpytać, kto, kim będzie tutaj grał, ale mamy odpowiedź. Polsko-polski pojedynek na koniec nam się trafi. Słuchajcie, panowie, odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, przed nami jeszcze finał maluchów, 3 i zaraz lecimy na sparing, 2, 1, gotowi, startujemy, powodzenia, niech wygra lepszy. Słuchajcie, jeden uśmiech tutaj do kamery, proszę bardzo, ja robię zdjęcie. Fifowe, pamiątkowe, uwaga. Mecz o trzecie miejsce. Uśmiechu trochę. O tak. Jesteśmy w tym momencie, kochani. Wybaczycie, kochani, ale ten mecz o trzecie miejsce bez mojego komentarza. Musi mój głos troszkę odpocząć. Obejrzymy dzisiaj mecz towarzyski. Co jest, trener? Do przetestowania taktyki przytaczamy ostatkę, więc możemy być dzisiaj świadkami wszystko się zacznie. Czy trener Maciek ma tu swoich kibiców? Nie słyszę was. Czy Łuki ma swoich kibiców? Czy Łuki ma swoich kibiców? Są kibice, tak jest. Kto z czerwonym padem? Kto z bramką? Trener, tak? 1-0 dla trenera. Polska, VS Polska. Trener Maciek w czerwonych, Łukasz w białych. Jeden zero. Jeden zero dla trenera Maćka.
Ulala, 2-0, kochani. Mocno tutaj idzie, mocno tutaj idzie. Słuchajcie, macie dwa mecze o trzecie. Za momencik będziemy grać o pierwsze miejsce u maluchów. Zapraszamy was również na to rozstrzygnięcie. Brawo, Łukasz! Mamy powrót do meczu. Jest 1-2. Oj, jak to zrobił. Ale skąd oni się wzięli? Skąd oni wyszli? Z ławki rezerwowych wbiegło trzech. Jakusia, dasz radę potrzymać? Nie ma wątpliwości, będzie. Centruje znowu, No kochani, 3-1 w meczu o trzecie miejsce. Zobaczcie, jak oni pięknie przeżywają, jak kibice żyją tym naszym meczem. Są niesamowici. Kochani, leci gol kolejny. No trener Maciek to jest kawał kocura. Trenerze Maćku, chciałbym bardzo zobaczyć twój pojedynek, słuchaj, z Gutkiem, wiesz? Będzie to na pewno bardzo dobry mecz. Jak to się stało, że w półfinale nie udało się, trenerze, 1-0 zdaje się, tak? Z Szakim. Ale miałeś swoje setki? No on miał jedną. On miał jedną i ją wykorzystał. A ty cały czas grałeś w piłkę, ale nie weszło. No takie mecze się zdarzają, słuchaj. Myślę, że możecie towarzysko z Gutkiem zagrać zawody, będzie to dobry mecz. Kochani, 1-5, no powiem tak, w mojej ocenie myślę, że trener Maciek jest absolutnie tutaj top 3 w naszym obozie, jeżeli chodzi o FIFA. W związku z tym zasłużenie będzie na miejscu trzecim. Jak to się stało, że on nie trafił do finału, no to jest właśnie zagadka, której nie umiemy rozwiązać, ale trener mówi, kochani, że Szaki właściwie z jedną akcją zrobił robotę i tą jedną akcja wystarczyła, aby potem wejść do finału. No tak czasami jest, taka jest piłka. Tu mamy, słuchajcie, czas doliczony. Jaka poprzeczka, jak się chłopaki bawią. Kochani, za chwileczkę wrócę dograć końcowy wynik, bo ten mecz jest pozbawiony mimo wszystko emocji. Mamy 1-5, kochani, w meczu o trzecie miejsce. W tej chwili, kochani, nie spodziewamy się tu żadnej sensacji, rewolucji. Pewnie zmierza trener Maciek po trzecie miejsce. Zobaczcie, od razu od środka i to będzie chyba kolejny gol. Och, jak się bawią.
Oj wam trener Brzęczek da. Oj wam da. Zaraz do was wracam. Kochani, zobaczcie, Rychu już konsumuje swoją nagrodę. Panie Ryśku, zadowolony pan z nagrody? Pizzę se kupisz w domu, nie? A taka nagroda, okej. Okay. Alan też chyba szczęśliwy, co? Że idzie na pizzę. Natomiast zobaczcie, jak oni się fajnie bawią. Jeszcze raz wam gratuluję serdecznie. Od razu, słuchajcie, wcielili w życie tą piękną, wspaniałą grę, którą fundowała trener Ola. Trener Ola to jest nasz wspaniały, dobry duch naszego zespołu. Ale ja na chwilkę wracam już, kochani, do meczu o trzecie miejsce, bo 7-1, czyli kompletnie w jedną stronę nam ten meczyk, kochani, pojechał. Chłopaki już się bawią na wesoło. Mecz jest pozbawiony emocji, kochani. Na pewno ciekawym widowiskiem byłby mecz, gdzie trener Maciek grałby, słuchajcie, trener Maciek grałby w FIFA, kochani, z Gutkiem. No do takiego spotkania nie doszło, pomimo że wszyscy bukmacherzy obstawiali właśnie taki finał. Natomiast Miłosz po raz kolejny zrobił, kochani, niespodziankę i właśnie w ostatnim meczu, ostatnim rzutem na taśmę awansował do finału. Mecz finałowy, przypominam, odbył się wczoraj awansem, ponieważ Miłosz jest teraz na etapie pakowania, za kilka chwil wyjeżdża, opuszcza nas obóz, tak jak mówiliśmy. Natomiast za moment kolejne emocje, szukam naszych następnych finalistów, gdzie oni się tam regenerują, może jakieś spa. Kudełku, chodź do mnie. Jak przed finałem samopoczucie? Jak myślisz, wygrasz ty, czy wygra Bartek? Czuję jak się to? Na siłach do wygrania. Czujesz się na siłach do wygrania, Bartuś? Jak twoje rokowania? Doceniasz rywala, ale myślisz, że finał będzie twój, tak? Słuchajcie, jak się układają pojedynki, jak razem gracie? Często gracie razem, czy nie? Nie, ale którym przegrywam, ale trochę się polepszyłem. Ale się polepszyłeś, trenowałeś, tak? Słuchajcie, życzę wam dobrego finału, także nastroje macie dobre, tak? Tak. Jakimi drużynami gracie? Ja Francją. Francją, Makudziu? Czyli Francja na Francja, kocury, żółwik. Życzę wam powodzenia. Za kilka chwil siadacie na gorących krzesłach, bo tam kończy się już mecz. Mecz, w którym trener Maciek zdobył miejsce trzecie naszych zawodów. Trener Olu, dziękujemy pięknie za wspaniałą nagrodę. Chciałem ci powiedzieć, kochana, że zobacz, oni już ją konsumują. Słuchaj, nagroda trafiła do Rycha za miejsce, słuchaj, nie uwierzysz, ale trzecie, dlatego że pierwsze dwa miejsca idą na pizzę z automatu. Daliśmy Rychowi prawo wyboru, czy je pizzę, czy chce grę. Wybór był bardzo szybki. Gra jest Rycha. Dziękujemy ci, kochana. A ja jeszcze przy okazji muszę pozdrowić trenera Daniela z Akademii Jedynka i ogólnie Jedynkę Niełodny. Super, ja się do tych pozdrowień dokładam. Buziaki. Kochani, brawo, chodźcie do mnie, chłopaki, dziękuję bardzo, gratuluję serdecznie, trenerze, pokaz siły, Łukasz, fajna ta zabawa, ale trochę trzeba potrenować, natomiast czwarte miejsce też kawał wydarzenia, buziaki.